Sprawa kuriozalna na wskroś, od początku do końca. No zupełnie nie przewidzieliśmy takiego rozwoju wydarzeń, bo zupełnie nie, też nie zakładaliśmy, że interpretacja może być tak daleko posunięta i tak błędnie wyciągnięte wnioski mogą zostać. W każdym razie no, doświadczenia z sądu. Bo nie tylko Aztek musiał się spowiadać ze swoich wersów, a wszyscy. Doświadczenia z sądu, tłumaczenia podwójnego dna, czy dlaczego tam jest szyk przestawny, a do czego nawiązuje to porównanie, a dlaczego jej tam sam cylinder został. Zabawne sytuacje w momencie, kiedy w tak poważnej instytucji jak sąd. Dotyka się takich tematów, które jakby podkreślają jeszcze, jakby nasycają te kuriozum, którym była ta sama ta sprawa. No jakby powód nie bardzo chciał zrozumieć, o co nam tak naprawdę chodziło, i wydaje mi się, że ogólnie nie do końca zrozumiał sytuację. No cóż mogę powiedzieć, no, strata czasu i energii wielu, wielu ludzi, i bardzo się cieszę, że to się zakończyło, bo nie wyobrażałem sobie zupełnie innego wyniku, jakby finału tej sprawy. No nawet Polska Akademia Nauk musiała być zatrudniona, że tak powiem, przy okazji kasusu Mordela, do tego, żeby to wyjaśnić. Ja nie chcę być chujem. I pozdrawiam pana Jerzego Mordela. Mam nadzieję, że po prostu zrozumiał, że absolutnie niepotrzebna to była sytuacja. Tyle. Co finalnie sprawiło, że sprawa zakończyła się pozytywnie? Zarzuty zostały wycofane w obydwu sprawach, zarówno w karnej i cywilnej, i wszystkie zarzuty zostały cofnięte, czyli po prostu okazało się, że są bezpodstawne. Szkoda, że przez rok były podstawne. I szkoda też, że w związku z tym utwór, klip na platformach streamingowych, na YouTubie, czy w telewizorni, no jakby też jest do tej pory jeszcze zmutowany i niemy. Liczę na to, że już niebawem wróci. Udało wam się jakoś finalnie przekonać Jerzego Mordela do tego, że nie było to dla niego obraźliwe, czy jakby z innej strony Do momentu, przyszło kiedy. zakończenie sprawy? Do momentu, kiedy ja partycypowałem jeszcze jako świadek w tej sprawie, bądź osoba, która po prostu jest na sali sądowej, no to do tego momentu nie, ale później już na kilku rozprawach nie byłem i najwidoczniej po prostu, że tak powiem, korespondencyjnie poprzez przedstawicieli z ramienia prawa udało się przekonać.